Bardzo witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Rut i będę dzisiaj odpowiadał za prowadzenie tego spotkania. Nie jestem pracownikiem PGNiG. Moja odpowiedzialność polega na tym, żeby tak naprawdę to spotkanie przebiegło satysfakcjonująco przede wszystkim dla Państwa. Tak jak Państwo wiecie, gmina Nowa Karczma leży na obszarze, który podlega badaniom gazu łupkowego na tak zwanej koncesji Stara Kiszewa. Stąd od jakiegoś czasu widzicie Państwo poruszające się tutaj m.in. pojazdy geofizyki Toruń, która prowadzi badania sejsmiczne m.in. również na zlecenie firmy PGNiG. One odbywają się jakby już może nie w tej części gminy, a bardziej od Nowej Karczmy przez Skrzydłowo do miejscowości Szatarpy. W tej chwili natomiast przygotowywana jest pierwsza część, która dotyczy pierwszej jakby wiertni na terenie naszej gminy w miejscowości Będomin 1 i to jest jakby główny cel dzisiejszego spotkania. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to jest jedna z najstarszych polskich firm. Liczymy sobie już 160 lat. Oczywiście pod nazwą PGNiG funkcjonujemy od lat 80., natomiast pierwsze te zręby spółki powstały właśnie 160 lat temu. To była m.in. gazownia szczecińska i gazownia wrocławska. Proszę Państwa, to co nas odróżni od konkurencji, to fakt, że jesteśmy polską spółką. To bardzo ważne, ponieważ w Polsce płacimy podatki i zatrudniamy polskich pracowników. My doskonale sobie zdajemy sprawę, że jeśli ten gaz znajdziemy i będziemy chcieli tutaj go wydobywać, to my musimy przede wszystkim mieć dobre relacje z państwem, z mieszkańcami. My się już tego nauczyliśmy, bo robimy to od bardzo wielu dziesiątek lat. Dlatego po to są takie spotkania, żebyśmy mogli się też z państwem podzielić naszym doświadczeniem, żebyście państwo mogli zadać nam te pytania, żebyście wiedzieli tak naprawdę, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Co nas odróżnia też od, myślę, konkurencji, to fakt, że spotykamy się na każdym etapie tych prac. Czyli jesteśmy teraz u Państwa w chwili, kiedy jeszcze wiercenia się nie rozpoczęły, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Później, jeśli, bo musimy sobie zdawać sprawę, że potem, aby wydobywać, to musimy uzyskać nową koncesję, czyli koncesję na wydobycie. I tutaj jest jakby kolejna droga do rozmów, kolejna droga do jakichś konsultacji również ze społeczeństwem lokalnym. Oczywiście nasza obecność wiąże się również z tym, że staramy się angażować takie lokalne jakieś inicjatywy. To nie są może jakieś, wiecie Państwo, duże środki, ale nie wiem, jeżeli słyszymy, że w jakiejś szkole, nie wiem, brakuje komputerów, czy jest jakaś fajna, związana z okolicą impreza, staramy się w niej aktywnie uczestniczyć i wspierać również lokalne władze. Dlaczego w ogóle tego gazu szukamy? Mówiąc w skrócie, im więcej gazu w Polsce, tym to paliwo będzie tańsze dla nas wszystkich. Jeśli potwierdziłoby się to, ile tego gazu w Polsce jest według tych szacunków, zabezpieczyłoby nas to na około 65 lat. Wygenerowałoby to dodatkowo około 190 tysięcy miejsc pracy. Nie mając nic do ukrycia, na każdej naszej wiertni jest zainstalowana kamera internetowa online, czyli 24 godziny na dobę można sobie wejść na taką stronę i zobaczyć, co się na takim placu wiertni dzieje. Warto też pamiętać o tym, że my jako przedsiębiorcy jesteśmy bardzo skrupulatnie kontrolowani przez różne instytucje i organy. Oprócz oczywiście ministra środowiska jest całe mnóstwo różnych urzędów, które w różnym zakresie nas kontrolują, czy to są regionalne dyrekcje ochrony środowiska, które dbają o to, abyśmy naszą działalnością w jak najmniejszym stopniu oddziaływali na środowisko, czy Urząd Górniczy, który jest takim bardzo ważnym organem. Mało tego, powiem Państwu, że my w tej chwili ze względu na to, że poszukiwania węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych jakby mają pewną swoją specyfikę, my również jako firma pokusiliśmy się o zlecanie tego monitoringu w znacznie szerszym zakresie niż wymagają od nas tego decyzje. I to jest fakt, tak robimy, chcemy po prostu wiedzieć, czy ewentualnie jeszcze w jakichś szczególnych częściach to nie mamy jakiegoś wpływu na środowisko. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że dopóki nie padnie ostatnie pytanie, tego spotkania nie zakończymy. A ochrona krajobrazu przecież będzie wykonywana na terenie Będomina w okolicach Muzeum Hymnu Narodowego. Czy to nie zaszkodzi krajobrazowi po zakończeniu już waszej
pracy. Ja bym odesłał do tych zdjęć, które Państwo tutaj widzą. Proszę wierzyć, to nie jest fotomontaż. To jest nasz pierwszy odwiert w nazwie Markowola 1, zlokalizowany niedaleko Kazimierza nad Wisłą. I proszę mi wierzyć, że te zdjęcia, które Państwo widzą, góra i dół, dzieli 10 miesięcy. To był nasz pierwszy odwiert badawczy, w którym wykonaliśmy pierwszy zabieg szczelinowania. Okazało się, że ten przepływ tego gazu, który wydostawał się na powierzchnię, był tak mały, że nam się nie opłacało po prostu dalej tego eksploatować. W związku z czym tak się składa, że to jest jeden z nielicznych przykładów, kiedy pole było dzierżawione od prywatnej osoby. Temu rolnikowi dokonaliśmy rekultywacji terenu. Ja, przepraszam, wierzę, jechaliśmy z dziennikarzami na taką wycieczkę pod tytułem Rok po zabiegu szczelinowania i nikt z tych, który był razem z nami, plus ja, nie wierzyliśmy, że jesteśmy w tym samym miejscu. Po prostu tak to szybko przy odpowiednich zabiegach przywrócono do tego stanu, który był, że proszę mi wierzyć, no, to jest właśnie widok po wiertni, jakby pan spojrzał po prawej stronie, ma pan jak stała wiertnia, jak to w tej chwili wygląda. Normalnie to i to jest tylko taki malutki punkcik zabetonowany i tam jest oznaczone, że w tym miejscu była kiedyś głowica eksploatacyjna. Nic tam poza tym nie zostaje. Przykład amerykańskiego filmu Gasland, który powielał jakby pewną nieprawdę, pewne kłamstwa. Pierwsza rzecz, która tam była pokazywana, to był gaz, który się pojawiał w kranie. Oczywiście jest to niemożliwe, była to pewna manipulacja. Nie był to gaz, który dostał się do wody ze względu na proces szczelinowania. Dlaczego? To jest, proszę Państwa, myślę, wiarygodny dowód. To jest przekrój, taki realny, prawdziwy przekrój z naszego odwiertu Lubocino 1. Jak Państwo widzicie, to szczelinowanie było na głębokości prawie 3000 metrów. Natomiast w Polsce ten poziom wód użytkowych to jest głębokość 50, 70, 100, czasami 200 metrów. Ten obszar, gdzie jest wykonywane szczelinowanie, gdzie są te łupki i laste, w których my szukamy gazu, jest oddzielony od tych wodonośnych, od tych warstw wodonośnych, jest oddzielony przeszło 2000 metrów nadkładu różnych skał, ale co jest najbardziej ważne, skał całkowicie nieprzepuszczalnych. Taki obrazowy przykład, jeżeli porównamy, to na przykład patrzę, czy tu są takie parapety, do takiego lastrykowego parapetu, to proszę Państwa, te skały tutaj mają jeszcze mniejszą przepuszczalność niż ten parapet. Więc jakby nie jest zupełnie możliwe, żeby to, co my zatłaczamy tutaj, czy gaz, który tutaj jest, dostał się do tej wody. Dziękuję bardzo.